Uroczystości z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się we wtorek w Suwałkach. Była msza święta w miejscowej konkatedrze i okolicznościowe wystąpienia w Parku Konstytucji 3 maja w centrum miasta. Przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wojsko i służby mundurowe, poczty sztandarowe, szkół, organizacji kombatanckich i harcerstwa, delegacje instytucji oraz mieszkańcy miasta. Głos zabrali m.in. Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, i Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zebrani przywoływali wydarzenia sprzed 231 lat. Mówili o Konstytucji 3 maja, patriotyzmie i jedności, potrzebnej szczególnie teraz w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Twórcy Konstytucji 3-majowej, pomimo ówczesnych napięć politycznych i przeciwstawnych interesów magnatów, szlachty, mieszczan i chłopów, chcieli Polski niepodległej, niezależnej i silnej. Dzisiaj także chcemy, żeby była ona wolna, niezależna i była ojczyzną dla wszystkich Polaków. Te nasze oczekiwania w kontekście wojny na Ukrainie nabierają innego znaczenia. Silniej doceniamy te wartości, które powinniśmy chronić i bronić. Dobrze, że możemy to robić wspólnie z naszymi partnerami z Unii Europejskiej i NATO. Niech ta nasza dzisiejsza 3-majowa patriotyczna refleksja w sposób intensywniejszy niż na co dzień dotyczy wartości, jaką jest współpraca, jedność, zgoda narodowa, podejmowanie wspólnych wysiłków w imię polskiej racji stanu. I pamiętajmy, że jeżeli nasza działalność publiczna nie będzie nakierowana na realizację polskiego interesu narodowego, na realizację polskiej racji stanu właśnie, to zawsze ktoś z zewnątrz to wykorzysta. Ze wschodu czy z zachodu. I takie zagrożenia mamy przecież także dzisiaj. Nie trzeba o tym chyba za dużo mówić, bo nie tylko tutaj rosyjski imperializm, który jest odwieczny, który wciąż się odzywał pomrukami, a teraz przejawia się brutalną, zbrodniczą agresją naszych sąsiadów na Ukrainę, ale i Polska nie jest bezpieczna. Jest bezpieczna dzięki NATO, dzięki naszym siłom zbrojnym, ale wobec imperializmu rosyjskiego nikt do końca bezpieczna nie jest. List w imieniu Artura Kosickiego, marszałka województwa podlaskiego, odczytał Romuald Łączkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku województwa podlaskiego. Wartości związane z Konstytucją 3 maja posiadają uniwersalny charakter i wokół nich powinniśmy skutecznie budować nasz obecny obraz całego kraju i poszczególnych jego województw, powiatów i gmin. Niech to będzie obraz społeczeństwa, które w obliczu ogromnych zagrożeń zewnętrznych jest silne i mocne swoim patriotyzmem oraz jednością. Przypomnijmy, że uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą.